Tak jak powiedziałam wcześniej, przechodząc z sygnalizowanych 25 do 50 punktów bazowych, jakie ogłaszamy dzisiaj, to jest duży krok, wyższy krok, jeśli chodzi o wyjście z ujemnych stóp procentowych. Czy to oznacza, że zmieniamy stopę, do której chcemy dojść? Absolutnie nie. Czy to oznacza, że chcemy podążać bardzo szybko? Tak jak powiedziałam, będziemy działać z miesiąca na miesiąc, z posiedzenia na posiedzenie, biorąc pod uwagę aktualne dane i będziemy odpowiednio kalibrować naszą politykę i nasze decyzje. Będziemy w tym zakresie bardziej elastyczni. Nie mówimy więc o żadnym forward guidance, o co Państwo kilkakrotnie pytali, bo to było pytanie dotyczące tego, co stanie się we wrześniu. Czegoś takiego w tej chwili nie ma. Zależymy tylko od napływających danych. Natomiast ścieżka naszej polityki jest dokładnie taka sama. Zależy nam na tym, żeby tworzyć takie neutralne warunki i dojść do tego celu. Ktoś może zapytać, a ta neutralność, co to oznacza? W tym momencie czasu nie wiem. Mogę jednak obserwować, że zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat z różnych względów, ze względów demograficznych, produktywności itd., itd. Ale rynek też dostosowywał się w ciągu ostatnich kilku tygodni.